Awantura o kasę wróciła po niemal 20 latach przerwy. Jak po dwóch dekadach spisał się Krzysztof Ibisz? Komentarze nie zostawiają wątpliwości. Program Awantura o kasę emitowany był na antenie Polsatu od 2002 do 2005 roku. Jego prowadzącym był w przeszłości Krzysztof Ibisz, który w 2024 wrócił do swojej roli. Zmienił się za to reżyser, Okiła Khamidowa zastąpił Konrad Smuga. Uczestnicy teleturnieju, podzieleni na drużyny, muszą odpowiadać w nim na pytania z wiedzy ogólnej, podzielone na wiele kategorii. Prawo do odpowiedzi zyskują, licytując się z pozostałymi grupami. W następnej grze zwycięzcy odcinka biorą udział jako tzw. mistrzowie. W przeszłości program był jednym z najpopularniejszych formatów Polsatu. Rekordowa oglądalność jednego odcinka, wyemitowanego 17 lutego 2003 roku, wyniosła 3,796 miliona widzów, ale wynik rzędu 3 milionów nie był niczym niezwykłym. Jak będzie teraz? Krzysztof Ibisz jest jednym z współtwórców Awantury o kasę. W niedawnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej przyznał, że z tym programem, podobnie jak z Randką w ciemno, czuje się blisko związany emocjonalnie. Opowiedział też, jak powstał teleturniej. Formuła została wymyślona w bufecie Polsatu. Atmosfera tamtych czasów, kiedy można było w bufecie studia wymyślić program telewizyjny, jeszcze ktoś to będzie chciał zrealizować, była wyjątkowa. Nie było tak, jak teraz, że szuka się formatów na całym świecie, sprawdza oglądalność. Po prostu siadało kilku fanatyków i wymyślało program. Nie wiedzieliśmy, jak ten teleturniej nazwać. Córka Tomka, Tomasz Kurzewski, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej ATM, redaktor, chodziła wtedy do szkoły podstawowej i on mówi nagle, słuchajcie, moja Julka przerabia teraz awanturę o basie, to może awantura o kasę. Wspominał prezenter. 5 października stacja wyemitowała premierowy odcinek. Powrót teleturnieju wywołał potężne emocje, w mediach społecznościowych Polsatu pojawiły się dziesiątki komentarzy. Jak widzowie oceniają reaktywowany program? Pierwszy odcinek kultowego teleturnieju Polsatu wyemitowano 5 października. Kolejne, nowe odcinki Awantury o kasę będzie można oglądać w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 17:30. Jak internauci komentują program oraz oceniają pracę prowadzącego? Zdecydowana większość jest zachwycona. Jedyne zarzuty widzów dotyczą strony dźwiękowej i muzycznej programu. A jak wam podobał się powrót do tego teleturnieju? Źródło: Gazeta Wyborcza.